Chciałbym Wam porównać te cztery wspaniałe zegarki, dwa G-Shocki, dwa Garminy, jak one wyglądają wielkością, jak one wyglądają grubością, jakością wykonania. Czyli tak, najpierw mamy GW9400DCJ, potem mamy nowego Garmina 2X Solar, potem mamy GWG1001A3 na pasku DC, no i mamy Garmina Solara Instincta 1. Co możemy tu powiedzieć na ten temat tych zegarków? Wiadomo, są to całkowicie różne zegarki. Garmin 2X Solar Instinct jest pomiędzy, plasuje się tak naprawdę pomiędzy GWG 1000 a Rangemanem, jeśli chodzi o wielkość koperty. Dlatego tak dobrze nie widać, ale też mi na jednym ręku ciężko utrzymać cztery zegarki, a uwierzcie mi, trochę to waży, szczególnie Rangeman. O, powiadomienia działają w obu. No są to w ogóle całkowicie inne zegarki, jeśli chodzi o G-Shocka, Garmina. Natomiast chodziło mi tu bardziej o porównanie wielkości tych zegarków. Żebyście sobie zobaczyli, to mniej więcej wygląda. Powiem od razu, jeśli chodzi o Garmina, to nie są te same paski. Paski są już inne, inne mocowania, inne przesunięcie delikatne w jakości. Nie da się tego, jak to mówię, połączyć. Jakby ktoś chciał z Instincta jedynki przełożyć pasek do 2X, to niestety, ale nie. Jaka jest różnica między Garminem 2X a Garminem Instinctem 1? Na pewno jest to różnica w oprogramowaniu. Jest całkowicie inne oprogramowanie. Kolejna sprawa, jaka jest różnica? Różnica jest jeszcze taka, że jest inny wyświetlacz. Inna rozdzielczość wyświetlacza, tego może jest nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest inna rozdzielczość wyświetlacza. Kolejna rzecz, co tu jest, czy jest innego? Inne menu, inaczej rozbudowane, troszkę inne funkcje. Znaczy funkcje są te same, ale troszeczkę inaczej to jest ujęte, w inny sposób niż w jedynce. Co do czynników się nie wypowiadam, będę testował, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast chciałem Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda rozmiarowo. Jeszcze jedną rzecz pokażę, tylko muszę te zegarki zdjąć z ręki, a to nie jest takie proste, jedną ręką trzymając kamerkę. Wychodzi. Chciałem Wam pokazać rozmiar, po prostu koperty, grubość. Tak naprawdę kopert tych dwóch zegarków chyba widać na pierwszy rzut oka. Natomiast to jest jeden z dużych, z większych zegarków. Jeśli chodzi o tarczę, jest dość spore. No jest kawałek zegarka jednego i drugiego, mimo wagi, który GWG 1000 wiadomo jest dużo, dużo cięższy. Jeszcze te dwa zegarki. Aż tak ciężko mi jest w jednej ręce tego pokazać, ale tak to mniej więcej wygląda. Rozmiarowo. Grubości są podobne, aczkolwiek 2X jest ciut grubszy. Paski, tak jak powiedziałem, są inne. Inna jest rozdzielczość. No oczywiście, no tu mamy latarkę. Tu nie mamy, ale to już jest. Nie jest to taka różnica. No to na chwilę obecną mogę tyle powiedzieć na temat tych zegarków. Jeszcze te dwa zegarki. Ciężko ująć w ręku. To jest też wspaniały zegarek.
Wiadomo, G-Shock klasa sama w sobie. No i to tyle. No to na razie. Do następnych testów. Hej.